Panie prezydencie, wczoraj po południu, późnym popołudniem rozmawiał pan, przyjął pan w Pałacu Prezydenckim i ministra Kamińskiego, i byłego wiceministra pana Wąsika, skazanych na 2 lata więzienia za nielegalne operacje CBA. Co im pan powiedział? Dodał im pan otuchy? Powiedział pan, panowie, nie martwcie się, nie pójdziecie siedzieć? Powiedziałem im, że jeżeli zostaną... jeżeli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 89 roku więźniami politycznymi w Polsce. Pan się nie zgadza z werdyktem sądu? Absolutnie się nie zgadzam z werdyktem sądu. Uważam, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych. Jako prezydent Rzeczypospolitej zastosowałem ułaskawienie. To jest prerogatywa prezydencka, nie obwarowana żadnymi warunkami, wobec której tradycyjnie, tak jak wobec każdej prerogatywy, nie ma żadnych środków prawnych. Po prostu jest to uprawnienie prezydenta absolutnie wyjątkowe, wywodzące się jeszcze z dawnego przywileju królewskiego do tego, aby obdarzyć aktem łaski. Ten akt może być albo aktem amnestii, albo aktem abolicji. W tym przypadku jest akurat aktem abolicji, wyzwalającym ich spod odpowiedzialności prawnej. Został zrealizowany skutecznym aktem prezydenckim i jest cały czas aktem obowiązującym w sposób nieprzerwany i stały i nic nie jest w stanie go uchwalić, żadna decyzja Ale sądu. Ale co innego stwierdził Sąd Najwyższy, panie prezydencie? I dlatego mieliśmy taki, a nie inny werdykt. Panie redaktorze, łamiąc polską konstytucję i dwukrotnie w tej sprawie wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, że jest to rażące złamanie konstytucji w zakresie prezydenckich prerogatyw, próba przełamania prezydenckiej prerogatywy. No niestety mamy taką sytuację, że sądy z przyczyn politycznych, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości, no niestety uprawiają bezprawie w tym zakresie. Ale ma pan podstawy, żeby tak myśleć, że na przykład ta decyzja pani sędzi była decyzją powodowaną sprawami czy motywami politycznymi? No nie mam tutaj specjalnych wątpliwości. Pani sędzia, zdaje się, jest członkiem jednego ze stowarzyszeń sędziowskich, które w rażący sposób walczyło z dawną, do niedawna jeszcze władzą i w związku z tym także i z panem ministrem Kamińskim, i z panem ministrem Wąsikiem, demonstrując swoje polityczne przekonania, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Ale czy nie podważa pan w ten sposób niezależności sędziów? Panie prezydencie. Panie redaktorze, momencik. Jest grupa sędziów w Polsce, którzy tak się upolitycznili, że w istocie powinni być wykluczeni z zawodu. Wykluczeni ze stanu sędziowskiego. Kogo ma pan na myśli konkretnie? Nie może być takiej sytuacji, obywatele wiedzą kogo, bo nie może być takiej sytuacji, że obywatel bez przerwy dowiaduje się z mediów, jakie są poglądy polityczne konkretnego sędziego. Jak się potem czuje taki obywatel, jeżeli jego sprawa w jakiś sposób dotyczy polityki, a on ma stanąć przed takim sądem, gdzie w składzie sędziowskim jest taki człowiek? A czy nie sądzi pan, panie prezydencie, że to jest trochę argumentacja na zasadzie nie podoba nam się wyrok, więc mówimy tutaj o tym, że sędzia nie dochował się niezależności. Jeżeli pan pyta o wyrok, to ja panu powiem tak. Polskie sądy niestety mamy cały czas taką sytuację w wymiarze sprawiedliwości i myślę, że wszyscy obywatele to widzą, że polskie sądy mają wielki problem ze skazaniem skutecznie kogokolwiek z korupcję, ale jak widać nie miały żadnego problemu, żeby w sposób nieprawdopodobnie zdeterminowany ścigać ludzi, którzy z tą korupcją walczyli. Sąd. Panowie zostali skazani wyłącznie za to, że walczyli z korupcją. Ale sąd stwierdził... walczyli z korupcją. Tak, sąd stwierdził, panie prezydencie, że są granice działań służb specjalnych, że działania operacyjne w tej sprawie w 2007 roku wobec Andrzeja Lepera były nielegalne. Ja mam nadzieję, panie redaktorze, że jeszcze będzie taka możliwość, że ktoś rzetelnie zbada tą sprawę i przeprowadzi to postępowanie w taki sposób, w jaki ono powinno zostać przeprowadzone, z przesłuchaniem wszystkich świadków, którzy tam powinni zostać przesłuchani, z wzięciem rzeczywiście rzetelnie pod uwagę wszystkich dowodów, które w tej sprawie są. Ja nie mam żadnych, nie mam cienia wątpliwości co do postawy państwowej i działalności pana ministra Mariusza Kamińskiego. Cienia odpowiedzialności co do uczciwości osobistej tego człowieka, także jako człowieka, który służył polskiemu społeczeństwu i służy polskiemu państwu. Ale panie prezydencie, więzienie wisi nad skazanymi. Wczoraj profesor Agnieszka Bieni-Kacała z Uniwersytetu Szczecińskiego powiedziała Radiu Z, że nawet jeśli pańskie ułaskawienie pozostaje w mocy, to dotyczy ono poprzedniego wyroku, a nie tego wydanego wczoraj. Więc jeśli nie chce pan, aby panowie Kamiński i Wąsik poszli siedzieć, to musi pan jeszcze raz ich ułaskawić. Co pan na to? Będzie taka decyzja? Ja wydałem akt łaski w odniesieniu do panów.
ten akt łaski jest cały czas w mocy. On obejmuje to postępowanie, które jest toczone w konkretnej sprawie, która panów dotyczy, jest ułaskawieniem całkowitym, w związku z czym, jeżeli pani profesor tak twierdzi, to znaczy, że w ich sprawie toczy się jakaś nowa sprawa, a w ich sprawie nie toczy się nowa sprawa. Czyli nie będzie żadnego drugiego aktu łaski. Akt łaski jest, jest aktem obowiązującym, panowie są uniewinnieni. Panie prezydencie, na koniec tej części... Przepraszam, obdarzeni aktem łaski, bo akt łaski nie dotyczy winy, tylko jest po prostu zwolnieniem ich z odpowiedzialności karnej.